Chyba nic lepszego nie wymyślimy, jak podnieść tę różnicę do kwadratu. Tylko może uprościmy nieco zapisy, gdy wprowadzimy symbol t w miejsce x do kwadratu. Zauważmy, że mamy tutaj x do kwadratu, a tutaj x do kwadratu do kwadratu. Pamiętajmy, że takie x do kwadratu zawsze będzie większe bądź równe 0, więc t jest nieujemne. I wówczas dostaniemy t minus 3 podniesione do kwadratu, zaraz to zrobimy, dodać t do kwadratu, bo to jest, jak mówiłem, x do kwadratu, co ma być podobno większe bądź równe 4 1/2, 9 drugich. Przystępujemy do podnoszenia do kwadratu tej różnicy. Zgodnie ze wzorem skróconego mnożenia na początek t do kwadratu, teraz minus, i podwajamy iloczyn t i trójki, już nie minus trójki. 2 razy t razy 3 to by dawało 6t. Na koniec dopisujemy trójkę podniesioną do kwadratu, czyli 9. No i teraz już przepisujemy t do kwadratu. I może od razu po lewej stronie minus 4 1/2. I to podobno jest większe bądź równe 0. Mamy tutaj prostą redukcję, 2 razy t do kwadratu minus 6 razy t, 9 minus 4,5, czyli dodać 4,5 właśnie, takie 9 drugich i to podobno jest większe bądź równe 0. Uwaga, dla wszystkich t większych bądź równych 0. Dalsze postępowanie zależy od naszej spostrzegawczości. Powiedzmy, że nie jestem tym razem specjalnie spostrzegawczy, ale coś tam umiem, no i właśnie patrzę na nierówność kwadratową, którą nie tyle mam rozwiązać, co wykazać, że ona jest spełniona dla wszystkich t większych bądź równych 0. Cóż robimy? No oczywiście wyznaczamy wyróżnik delta. Ten współczynnik, minus 6 do kwadratu, to jest 36 i odejmujemy 4 razy 2 razy 4,5. 4,5 pomnożone przez 2 daje 9, razy 4 daje 36, po odjęciu od 36 dostaniemy 0. I to jest wyraźny sygnał, że przeoczyliśmy tutaj wzór skróconego mnożenia. Delta równa 0 oznacza, że po lewej stronie mamy coś, co da się zwinąć ze wzoru skróconego mnożenia do kwadratu różnicy w tym przypadku. Tak zrobimy za drugim razem, a teraz już dokończymy takie typowe podejście z funkcją kwadratową. T0 to nasze T1 równe T2, czyli podwójne miejsce zerowe, to będzie minus B dzielone przez 2A, więc minus minus 6, czyli 6 dzielone przez 2 razy 2, czyli przez 4. Dostaniemy po skróceniu przez 2, 3, drugie, 1,5. Ponieważ to jest jedyne miejsce zerowe tego trójmianu, który ma tutaj współczynnik przy niewiadomej do kwadratu dodatni, więc wykresem będzie parabola z takim właśnie miejscem zerowym. Zobaczmy, jak to wygląda. Właściwie nie cała parabola, tylko parabola, która zaczyna się nad zerem. Taki pierwszy możliwy argument to jest właśnie 0. Tu jest oś T i ta parabola tutaj spada do miejsca zerowego. Mamy styczność, no a potem się już wznosi. Na lewo od miejsca zerowego mamy wartości dodatnie. Tutaj w miejscu nomen omen zerowym mamy wartość 0. Na prawo od tego miejsca zerowego z powrotem wartości są dodatnie. Możemy zapisać zatem, że to 2 razy t do kwadratu minus 6t plus 4 1/2 jest większe bądź równe 0 dla każdego t większego bądź równego 0. No, właściwie nic by się nie stało, gdybyśmy napisali dla każdego t rzeczywistego. I to oznacza, że nasza wyjściowa nierówność jest spełniona dla każdego x należącego do zbioru liczb rzeczywistych. Przechodzimy do rozwiązania drugiego. Punktem wyjścia będzie to, co tutaj zapisaliśmy, 2 razy t do kwadratu minus 6 razy t, dodać 9 drugich. I to jest ponoć większe bądź równe 0. Nic by się nie stało, gdybyśmy pozostali tutaj przy x
i zapisali tutaj x do potęgi czwartej, a tutaj x do kwadratu. Tym razem patrzymy na to nie jak na trójmian kwadratowy, tylko jak na pewne wyrażenie, które zawsze ma być większe bądź równe 0. A to powinno się kojarzyć z następującą sytuacją. Coś do kwadratu zawsze jest większe bądź równe 0. Więc w naturalny sposób dopatrujemy się tutaj czegoś, co jest efektem podniesienia do kwadratu pewnej, no już widać, pewnej różnicy. Jeśli jeszcze nie widać, co to będzie, bo tutaj jest 2 jako efekt podniesienia do kwadratu, no to pierwiastek z dwójki się pojawia. To nie wygląda zbyt sympatycznie, no to pomnóżmy sobie obie strony przez 2. To nic nie szkodzi przecież. Mamy 4 i to już jest dobra liczba. 4t do kwadratu minus 12 razy t plus 9. O, nie ma ułamka. I to jest ponoć większe bądź równe 0. No i teraz wprost dopatrujemy się tutaj efektu podniesienia do kwadratu iloczynu 2 razy t. Jeśli to podniesiemy do kwadratu, no to dostaniemy 2 do kwadratu razy t do kwadratu. Pasuje. Ta dziewiątka to jest oczywiście efekt podniesienia do kwadratu zwykłej trójki. No i tutaj, jeśli tu ma być faktycznie wzór skróconego mnożenia, to tutaj musi być odjąć podwojony iloczyn tego i tego. No zobaczmy, czy to się będzie zgadzać. 2 razy to 2t. Nawias na 2t jest tutaj zbędny. Razy ta trójeczka. 2 razy 2 to 4, razy 3 to 12, także zgadza się idealnie. No i teraz możemy zapisać, że mamy tutaj, uwaga, 2t minus 3 podniesione do kwadratu, co już w oczywisty sposób jest większe bądź równe 0. Aby sprawę już tak formalnie zakończyć, warto jeszcze wrócić do x. W miejsce t wpisujemy x do kwadratu, resztę przepisujemy i dopisujemy formułkę, że to jest spełnione dla x należącego do zbioru liczb rzeczywistych. To kończy dowód. Na koniec jeszcze drobna uwaga dotycząca tego warunku, który jest zasugerowany tym x do kwadratu. Można odnieść wrażenie, że to jest istotny warunek, ale to nieprawda. Gdybyśmy dopuścili te ujemne, no to po prostu dorysowujemy do tej paraboli lewe ramię, uzupełniamy to lewe ramię i to niczego nie zmieni, przecież wartości są tutaj dodatnie. To nie wpłynie na zmianę zwrotu tej nierówności. No i tutaj też to widać. T może być ujemne, może być dowolne, bo przecież co by tutaj nie było, byle to była liczba rzeczywista, to po podniesieniu do kwadratu będzie tak właśnie działać. To będzie większe lub równe 0. Więc tutaj swobodnie możemy napisać na przykład x do potęgi trzeciej w miejsce x do kwadratu, co by dawało tutaj x do potęgi trzeciej do potęgi drugiej, czyli x do potęgi szóstej w miejsce x do potęgi czwartej. Krótko mówiąc, można modyfikować tę nierówność w taki sposób, aby tutaj uzyskać liczbę mniejszą od zera. I nadal będzie wszystko dobrze.